Czego uczy mnie Biblia w pierwszej księdze Mojżeszowej w rozdziale 35? Mamy tam opisaną sytuację Jakuba w Betelu. Potem rzekł Bóg do Jakuba: wstań i idź do Betelu. Tak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej. Trzydziesty piąty rozdział, werset pierwszy. Słowa te potwierdzają zasadę, którą dopiero co się zajmowaliśmy w poprzednich rozdziałach. Gdy popełniliśmy błąd lub oddaliliśmy się od Boga, Pan Bóg przywołuje nas do siebie. Wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś i upamiętaj się i spełniaj uczynki takie jak pierwej. Tak mówi objawienie, drugi rozdział, piąty werset. Taką jest Boża zasada duchowej odnowy. Dusza musi zostać sprowadzona na powrót do Bożego wzorca. Pan nie mówi: zważ na to, gdzie się znajdujesz, lecz wspomnij więc, z jakiej wyżyny spadłeś. Tylko w ten sposób uczymy się, jak bardzo oddaliliśmy się od Pana i jak możemy zawrócić. I dopiero wtedy, gdy zawrócimy do świętej miary Boga, jesteśmy w stanie osądzić całe zło naszego upadłego stanu. Ileż nierozsądnego zła rozgościło się w rodzinie Jakuba, aż w końcu dusza Jakuba przebudziła się ze snu na skutek wołania: wstań, idź do Betelu. Sychem nie był miejscem, w którym Jakub mógłby otrzymać zrozumienie dla ogromu zła, którym splamił się on i jego rodzina. Atmosfera tego miasta była zanieczyszczona, dlatego było niemożliwe, by rozpoznać tam prawdziwy charakter zła. Gdy Jakub usłyszał wezwanie i zrozumiał, że ma udać się do Betelu, rzekł do swej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli: usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyśćcie się i zmieńcie szaty wasze, wstawszy bowiem pójdziemy do Betelu. Tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem. Tak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, 35 rozdział, 2 i 3 werset. Już samo wspomnienie domu Bożego sprawiło, że w duszy patriarchy drgnęła struna i w okamgnieniu przypomniał sobie wydarzenie, które miało miejsce przed ponad 20 laty. To w Betelu, a nie w Sychemie, Jakub dowiedział się, kim jest Bóg. Dlatego musiał wrócić do Betelu i tam zbudować ołtarz, który co do zasady i nazwy różnił się zasadniczo od tego, który postawił w Sychemie, gdyż ołtarz sychemski powiązany był z mnóstwem nieczystości i bałwochwalstwa. Jakubowi nie przeszkadzało, by mówić o Bogu jako Bogu Izraela, podczas gdy zewsząd otaczały go rzeczy, które były w żaden sposób nie do pogodzenia ze świętością domu Bożego. Nic nie jest w stanie zachować wierzącego na drodze trwałego odłączenia od zła, jak jedynie świadomość o tym, czym jest dom Boży i co przystoi temu domowi. Możemy o tym dla porównania przeczytać w Psalmie 89, wersecie 36. Jeśli spoglądam ku Bogu tylko z wąskiej perspektywy mojej własnej osoby, nie będę miał klarownego wyobrażenia o tym, co stanowi sedno wartości relacji Boga wobec Jego domu. Niektórzy uważają, że to nie ma wielkiego znaczenia, gdy w praktykowanym sposobie oddawania czci Bogu, dzisiejszym językiem mówiąc, na kościelnej drodze, którą podążają, pozostajemy w związku z rzeczami, które są nieczyste, o ile tylko sami jesteśmy wierni i szczerzy. Myślą, że Bogu można oddawać cześć również i w Sychemie i że ołtarz o nazwie Bóg Izraela jest tak samo wzniosły i godny z myślami Boga i zgodny z myślami Boga, jak ołtarz o nazwie Dom Boży. Kto tak myśli,
jest w poważnym błędzie. Możemy zauważyć znaczną różnicę między zachowaniem Jakuba w Sychemie, a jego postępowaniem w Betelu. I taka sama różnica istnieje pomiędzy postawionymi przez niego ołtarzami. Nasz duchowy stan w sposób zasadniczy wpływa na nasze wyobrażenie o sposobie oddawania czci Bogu. W zależności od tego, w jakiej mierze poznaliśmy prawdziwe oblicze Boga, Jego charakter i charakter relacji, jakie nas z Nim łączą, może być ono bardzo nędzne lub nawet bardzo wzniosłe. Nazwa naszego ołtarza i charakter praktykowanego przez nas oddawania czci Bogu wyrażają tę samą myśl. Służba powiązana z Bogiem z Betelu ma wyższy charakter niż ta, która poświęcona jest Bogu, który jest Bogiem Izraela. Pierwsza z nich powiązana jest ze wznioślejszym wyobrażeniem o Bogu niż druga, w przypadku której Bóg zamiast być uznawanym za Boga jego domu, znany jest jedynie jako Bóg indywidualnej osoby. Bez wątpienia tytuł Bóg, który jest Bogiem Izraela, jest wyrazem godnej podziwu, łaski i nasze serce drży z radości, gdy przygląda się charakterowi Boga, który w swojej łasce zechciał złączyć się z każdym kamieniem swego domu i każdym członkiem swego ciała. Każdy kamień w domu Bożym to ożywiony kamień i jako powiązany nierozerwalnie z kamieniem żywym, jak to czytamy w pierwszym liście Piotra, 2:4, ma społeczność z Bogiem żywym przez moc Ducha Życia, jak czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, 3:15, oraz warto porównać to z listem do Rzymian, 8:2. Choć jest to prawda, cudowna prawda, to jednak to jeszcze nie wszystko. Bóg jest również Bogiem swego domu. Jeżeli zostaliśmy uzdolnieni, by rozpoznać Go w tym charakterze, to również praktyka oddawania Bogu czci otrzyma wyższy charakter. Powołanie Jakuba do Betelu zawiera jednak jeszcze inny aspekt. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. Jest to cytat z 1 Mojżeszowej, 35:1. W ten sposób Bóg przypomina Jakubowi o dniach jego niedoli. Dobrze jest wracać myślami do tego momentu w naszym życiu, gdy znajdowaliśmy się na naszym najniższym szczeblu drabiny. Tak więc Samuel przypomina królowi Saulowi o czasie, gdy we własnych oczach wydawał się sobie mały, o czym czytamy w pierwszej księdze Samuela, 15:17. I każdy z nas powinien często przywodzić sobie na pamięć ów czas, gdy był mały w swych własnych oczach. Gdy zachowamy tego rodzaju postrzeganie swej własnej osoby, nasze serce będzie zdolne, by naprawdę opierać się na Bogu. Gdy tylko jednak zaczynamy uważać się za kogoś znaczącego, Pan musi dać nam znowu do głębi odczuć naszą nicość. Gdy ktoś wkracza na drogę służby lub świadectwa, odczuwa mocno swoją słabość i brak zdolności, co wywołuje z kolei odczucie, jak bardzo potrzebuje oprzeć się na Bogu. Jakże żarliwie prosi Go wtedy o pomoc i siłę. Być może później, gdy już dłuższy czas znajdujemy się na stanowisku służby, uroimy sobie, że stoimy już na swych własnych nogach. W każdym razie, gdy tylko tracimy poczucie naszej niemocy
i opuszczamy stanowisko stuprocentowej zależności od Boga, nasza służba traci na wartości. Jest pozbawiona namaszczenia i mocy, gdyż przestaliśmy czerpać z niewyczerpalnego źródła Ducha Świętego. W wersetach od 9 do 15 pierwszej Księgi Mojżeszowej rozdziału 35 Bóg odnawia daną Jakubowi obietnicę i potwierdza jego nowe imię. Ten, który walczył z Bogiem, zamiast starego oszust podstępny. A Jakub po raz kolejny mówi o nazwie miejsca, w którym się znajdował, to jest Betel. Pierwsza Księga Mojżeszowa, 35 rozdział, 18 werset, daje nam interesujący przykład różnicy, jaka istnieje pomiędzy ceną, oceną, wyceną wiary, a oceną ciała. Człowiek widzi z natury otaczające go rzeczy jakby przez mgłę. Natomiast wiara postrzega wszystko w świetle obecności Boga i jego zamysłów. Rachela nazwała swoje dziecko Ben-Oni, gdy uchodziła z niej dusza, podczas gdy ojciec noworodka nazwał go Beniamin. Ciało widzi w nim syna mojej nędzy, a wiara dostrzega w nim syna mojej prawicy lub syna mojego szczęścia. Tak jest zawsze. Pytacie mnie, jak możecie pomóc w zakresie rozszerzania treści prezentowanych na tym kanale. Mówicie, że wam jakiś film się podoba i chcielibyście pomóc. I jest bardzo prosty sposób, żeby pomóc. Dlatego, że celem jest rozpowszechnianie wiedzy o Słowie Bożym, a nie promocja kanału. Dlatego, jeżeli, załóżmy, jakiś film się wam podoba, mamy tutaj jakieś filmy i załóżmy, że podoba się wam film o ten. Jak teraz pomóc? Pomóc można bardzo prosto. Tutaj mamy w tym pasku adres. Przed ten adres, przed słowo YouTube, dopisujemy SS. Wtedy adres się zmienia i klikamy Enter. Pojawia nam się strona. Te strony są różne. Ja pokazuję jedną z nich, nie mam z nią żadnego związku. Po prostu ostatnio, gdy ściągam jakieś filmy w ten sposób, to używam jej. Używałem przedtem innej platformy, gdzie zamiast SS wpisywało się GV. Filozofia ta sama. I tutaj jest ściągnij. I ściągam. Tu się otwiera dużo głupich reklam. Zamykamy, nic nie klikamy. Często są to reklamy bezużyteczne, a jeszcze częściej są to reklamy po prostu niebezpieczne. Już pokazuję, że ściągnęło nam ten plik. Zatem mogę zamknąć zakładkę. Idę do archive.org. archive.org. Czyli taki adres tutaj wpisuję. Zakładam konto. Jeśli nie mam, bo tutaj jest zaloguj albo załóż konto. Najpierw sign up, czyli załóż konto. I tutaj sobie wybierasz dowolny e-mail, na przykład twój e-mail
Małpa. Twoja domena. Oczywiście nie ma takiego konta. O, już ktoś wziął. Załóżmy, że jakieś konto sobie wpisałeś. I teraz. E-mail. Tak się nazywa, albo dowolne hasło. Pan Jezus zbawia. Albo cokolwiek. Czytaj Biblię. Bo to jest to, co się będzie wyświetlać. Czy jesteś zbawiony? No i to będzie to, co się wyświetla jako nazwa strony. Pokazuje, że jest wolne. Potem wybierz jakieś hasło. Tutaj wybierasz hasło. Załóżmy, że wybrałem. I teraz po kliknięciu pokazuje, że musisz się zalogować do swojej skrytki pocztowej, aby potwierdzić. Tam dostaniesz takiego maila potwierdzającego. Ja na chwilę zatrzymam teraz nagrywanie i wrócę, jak już będę się logował. W zasadzie od razu mogę się zalogować, przecież nie muszę się zatrzymywać. Tutaj oczywiście ja się będę logował swoim loginem. Zalogowałem się i teraz tu jest upload. To naciskamy. Upload files. Wybierz pliki do załadowania. Zawsze wysyłaj jeden. Kobieta. Tak ma się zatracić Bogu, aby mężczyzna, aby znaleźć żonę, musiał poznać Boga najpierw. To jest to, co ściągnęliśmy. Następnie dajemy opis. I tak jak oglądałeś ten film, dajesz opis według tego, co tobie się wydaje, że ten film przedstawia. Na przykład, jak znaleźć małżonka. I potem słowa kluczowe, Biblia, szukanie żony, inne słowa kluczowe, bo to są słowa kluczowe, subject tags i ważne, upload and create your item. I czekamy, aż się to nam załaduje. Oczywiście im większy film, tym dłużej to trwa. W międzyczasie drugi kanał, na którym warto dokładnie tak samo założyć taki film, no to jest rambo.com, czyli ryumybyle.com. I potem jest upload video. Tutaj, jak widać, możesz być zalogowany, podobnie się konto zakłada. Kobieta i tak dalej. Ładujemy sobie ten plik. Pliki mogą być do 15 GB, więc wszystkie z kanału się będą mieścić. No i kobieta według Biblii. Kobieta według Biblii. No i następnie Biblia. Jak znaleźć męża. Publiczny musi być. Tutaj już plik jest załadowany 100%. Idziemy dalej. Upload. I tutaj sobie wybieramy te dwie kratki i submit. I już widzimy, że jest link
I teraz każdemu, komu ten link podamy, znajdzie nasz film. Oczywiście po tym, gdy on już się przetworzy. I możemy teraz sobie wejść na Facebooka czy gdzieś i wkleić ten nowy link, tak żeby ludzie, którzy powinni trafić, trafili do tego miejsca. Wracamy do Archive. Widzimy, że jeszcze się ładuje. Jest to dosyć powolny serwer, ale on ma inne cele. On generalnie te rzeczy, które tutaj są, gromadzi i na razie nie zauważyłem, żeby usuwał. Jeszcze mamy Gloria TV. Gloria TV. I też tutaj można dokładnie tak samo załaduj plik, wybierz plik. Kobieta musi się zatracić Bogu. Jak znaleźć męża według Biblii? Jak znaleźć żonę według Biblii? Jest, opublikuj. To jest akurat kanał rzymskokatolicki i tam się przydadzą takie filmy w jak najszerszym zakresie. Został przesłany w przetwarzaniu. Możemy zamknąć Glorie TV. Możemy zamknąć Rumble. Możemy poczekać do końca, aż się załaduje Archive. Widzimy, że już się prawie całe załadowało. Strona się tworzy. Także w międzyczasie można się zalogować na Facebooka, na Instagrama i tam też załadować film. Jeśli film ma mniej niż 10 minut, można też to zrobić na TikToku, jeśli ktoś zna TikToka. Natomiast najbardziej takie niezależne od tych wszystkich rzeczy są właśnie tutaj, czy to właśnie Archive, nie znam losów Rumble albo tego Gloria TV, ale Archive to jest taka strona, która się wydaje być prowadzona przez fundację niezarobkowo i już tutaj mamy ten film. O, proszę bardzo, on już jest. I wystarczy teraz podać taki link. I tyle. I widać, że wtedy znajduje nam ten film. Można też tutaj wejść w to i sobie wszystkie pliki zobaczyć. I można konkretnie ten plik jako MP4 kopiuj adres linku, podawać dokładnie ten link i wtedy będzie też, o proszę bardzo, samo to nagranie. Więc czuj się wolny, wszystkie materiały z moją buźką możesz rozpowszechniać dowolnie, a inne także zachęcam do tego, żeby jeśli ci się jakiś podoba z mojego kanału, żebyś w podobny sposób rozpowszechniał, dając na Archive, dając na Rumble, dając na Gloria TV, dając na Facebooka, dając na Instagrama, dając na TikToka, dając na to, co tam się kiedyś w przyszłości pojawi i będzie miało podobne funkcje. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie. Niech Bóg ci błogosławi. Trzymaj się łaski Pana Jezusa.